Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Dzień dobry Państwu, witam bardzo, bardzo serdecznie. Nie ze studia Tygodnika i Telewizji Co Słychać, a z mieszkania Państwa Materków, którzy dzięki szczęśliwości losu i różnym układom, może u najwyższego nawet, dożyli 60 lat po ślubie. I zobaczcie Państwo, jak wyglądają. Wcale jak nie po 60. Wyobrażać sobie można, jak wyglądali, jak mieli 50. rocznicę ślubu. Nie, i tutaj właśnie, a jak wyglądali, proszę Państwa, zaraz to potem sfilmujemy i pokażemy, jak wyglądali w dniu ślubu. No niewielkie rzeczywiście są różnice, aczkolwiek widać, że kobieta mniej się zmieniła, ale to dlatego, że miała dobrego męża. Męża, tak, no tak. Właśnie. Ja zawsze jak jestem u ludzi i proszę Państwa, pytam się, jak to się stało, że jeszcze chłop żyje, no to kobiety mówią, że no mają dobre żony mają ci mężczyźni. A dlaczego pani tak dobrze wygląda? No bo mam dobrego męża. Ja to całkowicie rozumiem, bo już jestem, proszę Państwa, żebyście też Państwo wiedzieli, 78, czyli ślub był, czyli już 44 lata po ślubie. To też sporo. Też sporo. Jeszcze 6 lat i będę również miał medal prezydencki. Państwo mają medale prezydenckie, tak? Oczywiście, co uwieczniliśmy oczywiście też w naszym tygodniku Co Słychać. Właśnie pani Wanda przed chwilą wyjęła. Tu jest właśnie to. No szkoda, że nie na okładce, bo gdyby było 4 dzieci wychowane, to by to okładka była. Tutaj Państwo Jackiewiczowie są na okładce. Ale w środku, proszę Państwa, również na wspólnym zdjęciu są Państwo Materkowie. Wśród innych tych złotych parto tu było kupę, sporo, trochę prawda? Było. Z 12, 13? 14. 14 może, tak. No właśnie. Ale było... No właśnie, na 26 zaproszonych przybyło tylko 14. Nie dziwmy się, są problemy u ludzi już w tym wieku i dlatego też nie wszyscy mogli dotrzeć. Nie wszyscy mają dzieci, nawet takie, które mogą dowieść tych starszych ludzi. Ale ja jestem tutaj po to, by nie tylko oszacować wasze pożycie, bo wiadomą rzeczą jest, przy tych trojgu dzieciach i przy tym mieszkaniu w bloku, i niekoniecznie zawsze w Mińsku, bo Państwo wcale z Mińska nie są. Nie. Skąd? Skiczek. No właśnie. Ale drugich, pierwszych? Drugie Kiczki. Drugich Kiczek. I te tak. Dalsze Kiczki. Tak, tam... Kościoła. Ja raz sobie przejechałem, jak jechałem na imprezę w Kiczkach Pierwszych, przejechałem do... Znaczy niewyraźnie napisali, gdzie to jest, nie? Ale sobie pojechałem i zwiedziłem tam te okolice, cicho, spokojnie, naprawdę, tam jest fajnie. Teraz to wyludniło się. Wyludniło się. Kiedy Państwo tam zawierali związek małżeński, i który to był rok? 62. No właśnie. To muszę powiedzieć, że to były inne czasy, no inne krajobrazy. Tak? To ileście tych, z jakich to rodzin, gdzie wy mieszkaliście? Oboje w Kiczkach? Mąż mieszkał w Kiczkach, a ja mieszkałam w Skupiu. Blisko. Blisko. No, blisko miał przez... I to na zabawieście się poznali, czy? Gdzieś na zabawie. Na zabawie. Tak, na zabawie. Aha. Gdzieś to kamionce były zabawy. Kamionce na tak. Zabawie. No. No widać, proszę pani, że ja się nie dziwię, bo chłopak fajny, tak? No a dziewczyna też. Ona mi mówi, że wzięła z włosów. A, że pan miał takie... No i gdzie te włosy się podziały? No, wyrwała wszystkie. Łóżko było za krótko. Łóżko, a no to można być powycierać sobie, no. To fakt. Mieszkaliście długi czas w tych Kiczkach? 15 lat mieszkaliśmy. A co spowodowało, że no, na gospodarce, pracowaliście na gospodarstwie? Na gospodarce pracowaliśmy, ja byłem jako szewc. Buty robiłem. Aha, w Kiczkach. Cały czas robiłem i tu w Mińsku. I tu w Mińsku? No, no widzi pan. I prywatnie nie ogłosił się pan, co słychać, i ja pana nie znam jako szewca, nie? Ale to inna, to tak nawiasem mówiąc. Czyli pan był takim przedsiębiorcą prywatnym troszeczkę, tak? Na tu w Mińsku to miałem swój zakład, miałem na prawach. W którym miejscu właśnie? O, tu, na Sandomierskiej. Tutaj.
No idzie pan. Taki kiosk stoi. To jednak jest nie centrum, gdzie się tych wszystkich szewców, fotografów i tak dalej zna. A tutaj, no ale to jest spore osiedle. Zresztą będzie spory, jeszcze większe, bo na poligonie jeszcze będzie. Jeszcze chodzimy, nieraz się zrobi coś trochę. Jeszcze się zrobi. Jakieś... Czyli pan narzędzia szewskie ma. A. Bo tak mówią, że jak w pewnym wieku mężczyzna musi warsztat swój na następny. No i co spowodowało, że się przenieśli do Mińska? No po prostu gospodarka była mała. Sytuacje rodzinne też nie były takie, jak powinny być. No i zmusiło. Czasami z rodziną się dobrze, ale na zdjęciach wychodzi tylko, tak? Zmusiło to nas, żebyśmy stamtąd. I od razu dostaliście mieszkanie tutaj? To znaczy się, ja dostałam mieszkanie w szkole numer 4. Taka była przybudówka. Bo pani wcześniej zatrudniła się do czwórki? Nie. Do czwórki. Ale wcześniej, przed przyjściem do Mińska, tak? Nie. Przyszłam tuż do Mińska. Aha. I od razu dyrektor Soćko, wtedy był dyrektor. No znany, tak, dyrektor z czwórki. No. I zatrudnił mnie. Takie mieszkanko było z boku. Tam przy czwórce. Na terenie szkoły. Ja przepraszam, ja się muszę przyznać, bo już pani mówiłem Wandzie, że ja pracowałem w czwórce 6 lat, a może nawet 7. Ale myśmy się minęli. Pani poszła już pracować do dwójki, do Dąbrówki. Tak. A ja w 93 roku zacząłem w czwórce pracować. Tam nauczyciel mieszkał i my mieliśmy. Wiem, bo tam następna rodzina, pewnie już dostaliście mieszkanie w bloku wtedy. Nie. Poszliśmy do szkoły dwójki i tam dostaliśmy mieszkanko po dawnej woźnej. Też. No, tam było do 48 metrów mieszkanie miało. Większe było. I dyrektor... Pani Wando, to tak dobrze pracować jako obsługa administracyjna szkoły, usługowa taka, od razu się dostaje mieszkanie. Ja niepotrzebnie pieniądze wydałem, bo by mnie kupili mieszkanie. A no właśnie. Dyrektor Bednarska przychodziła, bo akurat dwójka była w remoncie i ona tam popatrzyła na mnie, że ja tak wszędzie jestem, tam. Pani aktywna taka była. Tak, udzielam. No i ale pani jako woźna, czy jako na kuchni? Jako woźna, główna, tak. A główna? Tak. Proszę państwa, być główną woźną w szkole, to jak to ze ścierki nie trzeba było nauczyć? Nie trzeba było. Bo jak to kiedy mówię, teraz ochrony są w szkole, wszystko, a kiedyś wystarczył woźny czy woźna? Tak. I wszyscy uczniowie byli spokojni. Tak. No i zabrała mnie do siebie. Tam byłam 13 lat. W dwójce. Rozumiem. Mieszkałam. A w czwórce 5. No to spory szmat czasu. No. Mieszkaliście tak przy szkołach. Tak. Przy szkołach, tak. I jak się stało, że zużyliście papiery na mieszkanie? Poszłam na emeryturę w dwójce akurat. Na emeryturę odeszłam. O Boziu. I co? I dopiero wtedy mieszkanie to? Tak, dopiero wtedy mieszkanie to kupiliśmy sobie. Oczywiście pani doktor, dyrektor ta Bednarska nam pomogła troszkę, tak, no, żeby to dostać, jakieś to mieszkanie. No i żeśmy to czyli dostali. W wieku 60 lat pani mając, a pan jest starszy od żony ile? 3 lata, no. Proszę państwa, no, ja nie mogę, identycznie jak w moim małżeństwie. 3 lata też, 18 poszła do ślubu, moja żona, pani Wanda również, 21 już. No tak. No i tutaj jak przyszłam, to już obsiedliłam się, ale nie mogłam siedzieć, bo po prostu ja jestem człowiek pracy. Wszędzie ciężko. Zatrudniłam się. Ale muszę pani przerwać. Człowiekiem pracy, kobietą pracy, pracującą, jak to było w pewnym terminie. Żadnej pracy się nie boję. Ale to jest, no bo wiadomo, troje dzieci też trzeba posłać do szkół i tak dalej. To była i kwestia i pieniędzy, i tego, że pani nie mogła wytrzymać jako emerytka na miejscu, w mieszkaniu. No. Może przez tego pana. Ja w domu nie pracowałem. Czyli to nie było przez. Bo nieraz jest tak, że jedno z małżeństwa, prawda, chce pracować, bo nie może wytrzymać z tym. Myśmy się mało spotykali. Aha. Ona spała, ja odchodziłem. Aha. Ja przyszłam, to ona prawie spała już. No się robiło prywatnie to. No tak. Załatwiłam sobie w zakręcie tam taką do garmażerki. Aha. Tam pracowałam 10 miesięcy. Pobierając emeryturę.
Tak. Tak, tak. Czy odkładając emerytury? Nie, nie, nie. Pobierają. Nie, tam te emerytury, to wie pan co, były naprawdę... No, no obsługa szkół dostawała nieduże pieniądze, nie w ogóle, tak. Niecałe 1000 zł. No. I tak później cały czas po tych garmażerkach się tego, to w tym, u tego... Tu w Mińsku? Nie, w, i w Mińsku, w Reginie pracowałam. Aha. 10 lat. Aha. W tym, w zakręcie pracowałam. To trochę dojazdu było do tego. Dojazdu. Ale dałam radę. A teraz mi brakuje tego, bo już mi nie chcą nigdzie. Proszę pani, ja patrząc na panią, ja przepraszam, no tak muszę tu żonę pochwalić. No, no. Wygląda wspaniale. No, na pewno nie jak 78-latka. No. Także są ludzie, którzy potrzebują ruchu, ale aktywności. Dokąd pracowała, dobrze, jaka choroba nastała. Tak ją na razie zwolnili. Ale muszę panu powiedzieć, że na tym zdjęciu, które dostałem od syna, gorzej pan wygląda niż dzisiaj. Tak? Ja wiem nawet dlaczego. Pobudźcie. Przyznał się. Szczery chłop. Tak, przyznam się. Ale mówię, ja krótkie nie piję. I dlatego, czas... tak się stało. No, no to normalne, bo ten, który wie ile i tak dalej, to nigdy nie odczuje tego. Także, no, także radzę ostrożnie, widać no, pani wypij, to wypij, nie służy. Tylko nie służy. Szkoda, nie, dwa zawały, no przecież. A, no tak. No. A i tych operacji to było, to już nie ma co mówić. To ile pani miała, że tak powiem, kilogramów, przy jak wychodziła pani za mąż, a ile pan? Powiedz. 52. I 78. To taki... Dość już grubawy był. Byłem taki. Trzeba było powiedzieć, żeby się odchudzał. Ja miałam. To gdzie 52, 70 kg? 52 kilo ważyłam. No, tak. Ja to dzisiaj jeszcze mogę swój ślubny garnitur założyć. No, no fajnie, bardzo to fajnie samo. Wygląda. No, ja już miałem 115 kilo nawet. No, ale... Teraz mam 105. 105. No. Czy za dużo? Za dużo. Ale żeby nie mieć trzeciego zawału, to za dużo. Trzeba się chronić, tak. Żeby pan zobaczył, ile ja mam leków, to by się za głowę Ale był. Cukier w porządku, czy nie? No ma tam. Troszkę tam. Ale bez przesady, bez przesady. Bez przesady. 110, 120 najwięcej. Fajnie. Teraz taką radę dajcie tym, którzy tam mają 5, 10, 15 lat po ślubie. Bo pan już powiedział tutaj ciekawą radę. Najlepiej to za długo nie być z żoną, tak? No czyli się mijać, tak? Żeby człowiek trochę potęsknił, tak? To jest jedna rada, tak. Bo przebywanie w jednym miejscu... To się naprzykrzy, prawda? I potem jakieś głupoty przychodzą do głowy, bo tak jedno powie słowo, drugie powie dwa. I wychodzą wtedy jakieś niesnaski. Tak. I ludzie się rozwodzą, nie wiem dlaczego. No przecież my też... No wy jesteście ze wsi, w naszej tradycji tej wiejskiej to jest rozwód nie do pomyślenia, tak? No nie. No ale już ucieka do miasta, ale... wszystko mu wolno. Rozwodzić się mu można, cudzołożyć można, tak? Bo ludzie jak uciekną z tego swojego towarzystwa wiejskiego i separują się od tradycji, to uważają, że Boga nie ma już. Tak. Trzeba trochę cierpliwości. Zrozumienia jedno dla drugiego, no bo też na pewno nie było między nami też aż tak pięknie, bo jak to w małżeństwie, prawda? No ale po to się kłócimy, żeby się żeby potem się godzić. No i o to chodzi. Wystarczy tylko nie powiedzieć za dużo. Tak. Bo to jest, przegiąć można od razu, prawda? Tak no ja już nie mówię tu o rękoczynach i tak dalej, no to wiadomo, bo to już wtedy już nie... Rękoczynów nie było, tyle, że no... Bo wtedy to się już nie da żyć. Nie tak, da się. Tak, to już nie, po takim czymś. A dzieci to jest, spajają, tak? Jak oceniacie swoje dzieci? Nasze bo dzieci... Bo będą oglądać, także proszę uważać. Nasze dzieci są super. Najstarszy jest w Olsztynie. Ma 4 dzieci. No to ładnie. Nazywa, jak ma na imię? Darek. O, panie Darku, pozdrawiamy. No. O, jedzie na tyrach. Na tyrach, tak. 4 dzieci to jest coś, tak? No, następne dziecko? Następne dziecko, córka. Tak. No, córce się nie ułożyło, musiała, w Koszalinie mieszkała, musiała uciekać. Dzieci się wyprowadziły stąd, tak? Nie. Ten najmłodszy, tak. Który do mnie dzwoni. I córka tu jest w Mińsku, no, przyszła z tego. A, przyszła stamtąd. No, bo on pojechał do Anglii. I nie wrócił. I nie wrócił.
No i pieniędzy nie dawał. No, no to tak. A trzeba dzieci ile córka ma? Dwóch synów. No, pożenione już chłopaki. Tak jak córka ma na imię? Marzena. Marzena. No. Pozdrawiamy pani Marzeno również. A najmłodszy? Jirek, ale wołamy go Michał. Nie wiem dlaczego. Jakoś tak Michał. Ale on ma dwa imiona? Dwa. Aha. Ma Ireneusz pierwsze, a drugie ma Michał. I go wszyscy Michał wołają. Bo jak ja Michała. Żona... No to ja też mam Jan na pierwsze, na drugie Zbigniew i wszyscy Zbyszek też. Także to jest podobnie. Żona go woła Irek. W pracy jest Irek, a u nas w domu jest Michał. Aha. No to musi się z tym pogodzić. I to rozumiem. No, to ile Michał ma dzieci? Dwóch synów też. Tak. Bo tam na tym zdjęciu waszego Miluszu widziałam sporą grupę osób. To były dzieci z rodzinami. To tak? Były dzieci z rodzinami. Aha. No bo Darek już ma żonatę, córki wszystkie. No tak. Które też mają dzieci. Tam mamy siedem prawnuczek. Przyjechał. Siedem prawnuczek. No to ładnie. Rzadko się widzimy. W Olsztynie, a tu dwa to dziewięć. To Darek to już taki chłop starszawy trochę, no, tak? No. Najstarszy. Ile on ma? 57 będzie miał chyba. Już skończył. 57. No. No to tak. No to tak. Ale zdrowie mu na razie dopisuje. No jeszcze do emerytury trochę czasu. Żona ciągnie wszystko w domu. Dobrze, proszę Państwa, więc sposobów na długoletnie pożycie małżeńskie, jak widać, jest dużo, ale jeden się powtarza u wszystkich. Cierpliwość. Która jest ważniejsza chyba od tych pierwszych miłości, zauroczenia. Tak. Jeśli kochamy, to jesteśmy cierpliwi. Zgadza się? Tak, Pani? Zgadza się. Bo no jak nie, ma, nie czujemy nic do drugiego człowieka, tak. Ale to musi być to kochanie takie. Ono może jest niewidoczne, ono może jest schowane za bardzo, bo codzienność z nas wyrzuca te flaki, prawda, i musimy się pilnować. Cierpliwość, dzieci wiążą, bo wiadomo, dla dzieci człowiek powinien żyć, nie rozwodzić się, dlatego że dzieci cierpią. Dzieci cierpią bardziej. I muszę powiedzieć, że ta cierpliwość się pojawia u wszystkich par, które tego, i taka zdolność przebaczania. Jeśli ktoś tam źle coś zrobi, coś tam, prawda, nie najmłodszy ten, co tu pana dzwonił. No tak, no właśnie, o, to właśnie. Dzięki temu panu jestem u państwa materków. Życzę państwu zdrowia, najlepszego. Niech się wam szczęści. Żyjcie jak najdłużej. I na koniec pokażemy jeszcze jedynaczkę, tak? Jedynaczkę. Zresztą to oni są chyba... To jest ta córka, tak. No, w różowym, proszę Państwa. Tak. O. To pokażę. Ich 30-lecie chyba było ślub. To też była rodzina. Tak. 30 lat obchodził syn mój, ten najstarszy. A to jest moja koleżanka od lat, która jeździ z nami na wszystkie imprezy do dzieci. Serdeczna jedna. W środku. Jak się nazywa? Tereska. No. Pokazujemy panią Tereskę również. Dobrze. W takim razie, no cóż, oprócz tego szczęścia i zdrowia przede wszystkim, tak? Proszę uważać, bo wie pan, po dwóch to już... Jak wdową zostanie, nie chce straszyć, to od razu sobie jakiegoś weźmie. A czego nie? Nie żałowałby pan? Nie, dlaczego? No raczej teraz to już mnie by nikt nie chciał w tych latach, co ja jestem warta. Nawet sobie pani nie wyobraża, w jakim wieku jeszcze te skłonności ludzie teraz mają. To już nie Hawaje tylko w Ameryce, gdzie tam te 80-latki w bikini się przechadzają. Tylko w Polsce ta moda wraca. Już takie jak nieraz w internecie oglądam herezję wręcz, że to nawet się nie chce wierzyć, że kobieta w tym wieku może coś takiego robić. Ale różnie bywa. No ja wam życzę obojgu szczęścia, żebyście jak najdłużej. Jak to u mnie u wujostwa było, on w środę, ona w sobotę. Umierali. Najlepiej. Bo ona już po jednym dniu powiedziała, ja sama nie będę. No tak, I koniec. Wszystkiego dobrego również państwu życzę i pamiętajmy, że ci, którzy dożyli tylu lat w małżeństwie uświęconym,
i świętym wręcz, bo to przecież jest sakrament. Pamiętajmy, żebyśmy ich zawsze cenili i nie tylko, żeby wychowali dzieci, ale że byli szczęśliwi i dali szczęście innym. Wszystkiego dobrego Państwu również. Dziękujemy bardzo. Wszystkiego najlepszego, radości, szczęścia, moc, słoneczka wesołego, snów pięknych co noc. Śpiewając idź przez życie, noc kwita jak ten kwiat, przy dobrym apetycie i w zdrowiu 100 lat. Wszystkiego najlepszego, wszystkiego czego chcesz. Co słychać? TV.